Hej, cześć, witajcie moi widzowie, z tej strony Repcak w czwartym odcinku Drogi do Sławy. Jeszcze nie strzeliliśmy bramki, ale w dzisiejszym odcinku zagramy, postanowiłem, że zagramy trzy mecze, ponieważ... No, jeszcze mam treningi, ponieważ... no, odcinki fajnie by były, jakby trwały około 40-30 minut, a nie około 20, załóżmy, prawda? Też mi się wydaje, że tak będzie lepiej, chociaż nie wiem, czy w ogóle ktoś to ogląda. Dobra. Tak, chcemy trenować. Podania do celu, o, mamy już srebrne podania, więc już trochę trudniej. Te podania chyba co ostatnio były. Nie, tu jakieś inne, a to jakieś chyba łatwiejsze nawet. Podanie prostopadłe. No i piękna brameczka Aleksander, tylko trzeba by było tak na meczu robić. Aguero, kurczę, skontuzjowany, a jednak tutaj popitala na treningu. No, piękna bramka Aguero, no nie ma co... Tutaj, oj, teraz nie przeszło, ale jest podanie, dobra, piękna, znowu brameczka Aguero, no teraz nie przeszło przez to, ale ładnie tutaj rozegrane Aguero z Hunterem. I teraz chciałem Aguero do Huntera zagrać. I pięknie Aguero, słabe zachowanie bramkarza, bodajże Joe Harta. Zobaczmy po krótkim, aj nie, dał się, dobra. Te podania nie są jakieś trudne. No i pięknie. Ocena A, myślę, że zasłużona. No tu, to są chyba te podania, co ostatnio mieliśmy. Srebrne. Czy jednak mieliśmy już srebrne po prostu ćwiczenia. Dobra, podaj mi ładnie. Dobra, dobra, dobra. Bez bramkarza, tyle co pamiętam. Tak jest. Okej. Okay. Dobra, tutaj trochę walki, ale no znowu daje się przepchnąć. Nie wiem, czy to jest Kompany, czy może jakiś inny środkowy obrońca City. Sané teraz. Sané to, powiem wam naprawdę, myślę, że dobry transfer i to będzie kiedyś w przyszłości dobra gwiazda Manchesteru City, ale to Sterling. Dziwne, żeby był to Kompany, jak tu nawet Sterling go przepycha, więc nie wiem. Ale znowu dwa treningi na A. Nie, ostatnim razem było jeden na B. Te strzały pod cinką, źle to zrobiłem, bo niechcący kontynuuję, wcisnąłem. Nadal jesteśmy na rezerwach, pewnie. Ale no, jak widzicie, orientacja, krótkie podania wzrastają nam i myślę, że to fajnie wygląda. Oj, coraz wyżej, bliżej wyjściowego składu. Zobaczymy, czy zagramy dzisiaj jeszcze jakiś mecz. Ja mam nadzieję, że tak. Mamy mecz ze Stoke City, także możemy chyba zagrać, nie ma co zbędnie przedłużać, prawda? No i Walker gra w pierwszym składzie, nie podoba mi się to, że ja jestem w pierwszym, on jest. No jakieś kurcze tu ploteczki, coś tu mi pisze mój ten z Rising Star. No, już od razu wchodzimy tym. I co najdziwniejsze, pada i Guardiola ma kurtkę. To naprawdę trzeba zauważyć, że to fajnie zrobi. Zalić asystę. 7-0 i daj nam zwycięstwo. Chodzę za... Za kogo ja wchodzę? Za Navasa? Nie wiem, ale mamy rzut wolny. Pozycja, no ja nie chcę grać na lewym skrzydle. Ja w końcu chciałbym grać na napadzie. Ja chyba nie wybrałem lewego skrzydła, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze, Aleksander podaje tam do Klisiego, Klisi do Alexa Huntera. Aleksander, no nie, to nie miało tak wyglądać, kurczę. No i to jest po prostu, nic się nie działo w tym meczu, tylko ta ostatnia akcja. Jest, nie wiem, no, co ja miałbym wam pokazać, bycie napastnikiem to więcej niż zdobywanie bramek. No ale ja, jak wiecie, ja tu nawet strzału chyba nie oddałem. No zero strzałów, no po prostu nuda w tym meczu i jeszcze raz nuda. W pierwszy mecz nic, żadnych nie mamy po prostu, żadnych jakichś ciekawych spraw i mamy remis ze Stoke City, a powinniśmy ten mecz na luzie chyba wygrać. No na razie nic nam nie idzie. No jest wielka lipa, wielka lipa. Nic tutaj ciekawego się na razie nie dzieje. Tylko jedynie dribbling nam się polepszył. No niby robimy się lepszym zawodnikiem, ale nie widać tego na boisku. 63 overalla. O, mamy dwa punkty umiejętności. A
Atrybuty, zobaczmy już. No by się przydało w strzelanie coś tu machnąć. Tu na rzuty karne to myślę, że rzut wolny też tam nie jest aż tak potrzebny. Oni ciągle chcą ode mnie asystę, a może w dribbling byśmy dali, nie, już dribbling dawaliśmy. To strzelanie teraz tym razem. Po prostu cechę w strzelanie i myślę, że finezyjny strzał może nam się przydać, żebyśmy mieli lepszy. Także no, będziemy lecieć dalej, nie ma co. Zobaczymy, jakaś cutscenka. It's been going well, Dad. A few sub appearances, more than I expected. Think you might be able to come see me play soon. You have any idea how much flights to England cost these days, Alex? Yeah, but you know, I'm earning now. Not a fortune. Nie masz 17 lat i 50 tysięcy funtów. Mało. Wait, Dad. Bye, son. Remote. Michael, what do you think you're doing? And with such a world-class player joining our squad, we're confident we can push on from last season. How does it feel to have signed? Sí, creo que es una oportunidad nueva en mi vida. Ojalá que las cosas me salgan bien. Estoy preparado. That's what I'm doing here. Signed this morning. Another striker. They reckon they're going to start him up top next game. They? Who have you been talking to? I made a few calls on the way over. Don't get me wrong, it might just be gossip. Come on, spit it out, Michael. Well, they're planning on playing Gareth in behind him. What? Apparently he's a better fit for the system. Di Maria nie jest napastnikiem, tylko prawym skrzydłowym. Chociaż ja ostatnio cały czas gram na skrzydle, więc nie wiem. No wydaje się to ciekawe, niesamowity zagar z Di Marią, coś pisze tutaj Gareth, no i dzisiaj trening. Trzeba będzie pokazać, że jesteś lepsi od Di Marii, chociaż na razie na boisku, o. Que tengas un buen entrenamiento. Witaj w klubie go, po prostu powitamy. Welcome to the club, mate. Eres Alex, cierto? Alexander? Hasta luego. No sympatycznie, no co mamy się denerwować na niego? No tam było, że gotowy na trochę rywalizacji, ale uważam, że no po prostu trzeba go przywitać. Niech się miło poczuje w drużynie, prawda? A my pokażemy, że jesteśmy coraz lepsi. Dobra, obrona, jeny, o dwa razy obrona, no nie. Nie lubię, no kurczę, no po co mi to? Ale możemy to zrobić, jak tak bardzo od nas wymagają. Piękny ślizg. No właśnie. No i kolejny piękny ślizg. I Kun Aguero, żebym cię tego nie skontuzjował, bo kurczę, powinieneś kurczę nie grać, a ty normalnie se trenujesz, nic ci nie jest, a ponoć kontuzję masz. Chyba, że już wyleczyłeś, ale już odkąd powiedzieli, że masz kontuzję, to i tak jesteś tutaj. Więc nie wiem, o co chodzi. No i pięknie na A zrobiony trening. Obrona 2 na 1, no nie, to już będzie trochę trudniejsze. Chyba, że nas będzie dwóch. Dobra, odebraliśmy piłkę. No i znowu, ty coś tak za łatwo idzie, ty tam Kun Aguero. Ja chyba muszę zmienić pozycję, ale to teraz nam nie wyszło. No teraz piękny ślizg Huntera. No teraz trochę gorzej, już. Nie. Dobrze, Joe Hart teraz się zachował. No to z kompanem to powinienem być spokojny, ale jak widzicie, jednak tak nie jest. Weź go, kurde, wypierdziel czy coś. Dobra, koniec, no A. Dwa razy A, chociaż obrony w ogóle nie umiem, ale... Znaczy wiecie, jestem napastnikiem, o to chodzi mi. Podobałem się trenerowi, trochę jestem wyżej wyjściowego składu. Przechwyty mi wzrosły, chociaż myślę, że to nie jest aż takie... Najważniejsze stąd by było... Nie, nie jestem wyżej w wyjściowym składzie.
No to nic, gramy po prostu sobie dalej. Come in. Have a seat. You know, lad, this league's more intense than anything you've ever experienced. It'll chew you up and spit you out if you're not 100% ready for it. I'm ready. Well, right now, you're doing all the right things to get noticed. And ordinarily, that would be enough to get you a start. But the manager feels it's still too soon for you to be starting a Premier League game. You still need a bit of experience from the bench before you're ready to walk out with the rest of the lads. Hey, keep working hard, playing well, and one day your name will be on that team sheet. Understand? Good. No to będziemy po prostu wchodzić z ławki i tyle, no luzi, kurde. Idziemy zobaczyć jakąś bramkę, w końcu zakozaczymy, bo no, trochę nudno się zrobiło, nie? Bez bramek Huntera. Właściwie nigdy nie było bramki Huntera. Ja nawet karnego nie trafiłem. Okej, to lecimy dalej i dzisiaj mecz z West Hamem. Wyjdziemy pewnie z ławeczki. Co, Walker będzie z Di Marią grali? Di Maria na jakiej pozycji? Di Maria na lewym, Walker na środku, na prawym Sané. To po prostu gramy, nie? Widziałem, jak Mister grał w młodzieżówce solidnie, ale bez iskry. Oby się mylił, ale nie sądzę. Dzięki. W składzie na najbliższy mecz podoba mi się to. Młody i głodny gry. No właśnie. Syje kontrakt. No dobra, będę się rozwijać jeszcze szybciej. No nie wiem, czy tak szybciej, kolejny dobry zawodnik. W ogóle nawet... No dobra, wchodzimy, Guardiola. Ty mi ufasz, w każdym meczu wychodzę i tak z ławki. I tak to jest, kurczę, 17-letni chłopak nagle przychodzi. 10 podań, myślę, że to jest do uzyskania. 7-0, no w końcu... W końcu chciałbym mieć asystę albo bramkę. O, wchodzimy za Walkera, będziemy grali na napadzie w końcu. Na napadzie, tak? Jest, dobra, dobra. I to jest ten nowy nabytek, tak? No i znowu koniec meczu i totalnie nic się nie działo. Bycie napastnikiem, nękaj przeciwnika, więc jednego ryzykownych odbiorów. No raz faulowałem i od razu, zobaczcie, wszystko spełniłem. Ale kurczę, no bardzo dobre podanie z pierwszej klasowe odbiory, no i super. Ale nic, żadnego chyba strzału nie oddałem znowu, no nie, jeden oddałem. Niecelny, nawet nie pamiętam kiedy, kurczę, nawet to chyba ciekawe nie było. Ja pierniczę, no nic mi nie idzie w tej karierze na razie, no nic. Ja nie wiem, czy zmienić na niższy poziom, ale o to też chodzi, żeby nie było za łatwo. Totalnie nic. Ani żeby miał trenera, był chociaż chwalony dalej. Ja nie wiem, czy może zespołem grać, żeby po prostu no łatwiej mi szło. No nic, dobra. Gramy dalej. Trening, stałe fragmenty gry. Zobaczymy, co teraz będzie chciał od nas trener na treningu. No treningi wychodzą mi okej, no ale kurczę, co z tego jak... Nic poza tym, kurde, nic poza tym. Dobra, stałe fragmenty gry. Zobaczmy, jak mi będą szły. Oj, chyba za lekko. Chociaż... Dobrze. Siadło. Teraz wystarczy trochę podkręcić i siądzie. Bardzo ładnie. Ja tam... Teraz... Na L1 tam dolną. No bardzo ładnie. Nie, ja treningi mam w miarę obcykane, nie, ale... Żeby w meczu trochę lepiej szło. To by było lepiej o wiele. Ale teraz mi nie wyszło. Teraz powinno... nie wyszło. No i poprzeczka. Crossbat challenge. No i wszyscy... Wpadło to! O kurczę, zobaczcie, zaliczyli nam, bo wpadło. Dobra, spróbujemy tak teraz. Było blisko. Teraz. Za słabo. Dobra. I tak już doskonale mamy. Musiało się coś złego stać, żebyśmy stracili to doskonałe.
Słupek chyba w tarczę trafiłem, ale nie jestem pewien. No, ładnie w tarczę. No i kończymy. No, treningi wychodzą mi dobrze. No, to znaczy teraz coś boję się, że teraz mi słabo wyjdą. O, ten trening, kurczę, jakiś tu z podaniami może być trudny. Pierwszy raz to widzę. A, czyli mamy wycelować w to. Dobra, i strzelić bramkę po tym. Dobra. Nie jest tak chyba źle, jakby powinno wyglądać. No, czyli jednak tak nie jest łatwo. Dobra. Teraz, dawaj, teraz powinno siąść, no pięknie. Za daleko. Jak jest za daleko, to bramkarz wychodzi, a jak jest za blisko, to obrońcy. Oj, teraz chyba też będzie za daleko. Chociaż, a, poprzeczka, oczywiście, i Wilfred nie mógł dobić. Dobra. Dobra robota na razie. Teraz trochę dalej. No i mamy doskonale na razie. Tylko byleby tego nie zepsuć. Okej, doskonale. Cóż. Nie jest źle. A, no jak widzicie, statystyki nam się polepszają, o tyle dobrze. No i dalej po prostu. Zobaczymy, z kim gramy teraz mecz. No, wolny trening, no luz. Kolejny trening, kurczę, dziwne. No aż, co ja bym mógł sobie zrobić? No, strzelanie by się przydało polepszyć. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że strzelanie by było najlepiej polepszyć, czyli stwarzanie szans, wszystko by mi się polepszyło, gdybym na dobrą ocenę to zrobił. Oraz mogę jeszcze strzelanie sobie. Główki i woleje. No to fajnie, że teraz można robić te dwa ćwiczenia na strzelanie na przykład. Czymy jak teraz mi pójdzie, czy to jest skrócona wersja? Pewnie skrócona. No, 2 minuty. Musimy w 2 minuty nabić jak najlepszy wynik. No i pięknie Rabboną, Kun Agüero. Wilfred Bony, piękna brameczka. No nie ma co, kurczę, w zeszłej FIFA to ja tym sposobem nabijałem wiele bramek. Teraz za bardzo chciałem. A teraz spróbujemy podkręcić. A jakby tak brameczka siadła, ty, można dobijać? Aj, myślałem, że po krótkim siądzie. Bardzo ładna bramka Alexa Huntera. Dobra. Ej, dobra, nie wyszło. Podanie teraz do Kuna Agüero. Kuna Agüero. Oj, chciałem już powiedzieć, że w takich sytuacjach się nie myli, ale jak widzę, się myli. Dobra, oddawaj tą piłkę. Kun Agüero. Kun Agüero wykorzystuje tą sytuację perfekcyjnie. Teraz może. Nie, finezyjnie nie siądzie. Dobra. Przeciągnięty strzał. Aj, byliśmy blisko. Wilfred. Do Kuna. Do Kuna, dawaj, no, do Kuny miałeś. Dobra. Dobijemy to. Nie, za proste to było. Teraz lewa noga. Nadal nie siadło. Teraz prawa noga, ale może... Nie. Nie ma bramkarza i teraz Alex Hunter chyba to trafi. Tak jest. Teraz Kun Agüero. No na B. Dobra, na B mi wystarczy, załóżmy. Główki woleje, pamiętam, było bardzo proste, tylko że czy teraz jest z bramkarzem, to nie wiem. Tak nam pokazuje bynajmniej tutaj ten samouczek, czy jak to tam wygląda. No jest z bramkarzem, ostatnim razem było bez bramkarza. O, patrzcie, kurczę, teraz to rozbudowali.
że on musi wstawać szybko, my tu lutujemy szybko. Oj, wchodzi nagle obrońca. O, jeny, pogubiłem się teraz. Teraz to jest trudniejsze. Dobra, okej, okay, nie, tu. Pięknie teraz Alex Hunter. Daliśmy się tu podstawić, ale teraz, no, Alex, skacz! No nie, 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 teraz jest to trudniejsze zdecydowanie. Utrudnili większość tych ćwiczeń. No trudno, żebym do takich piłek sięgał, jak leżę na ziemi. O, teraz siadło, ty! Teraz też chyba siądzie. Bardzo ładnie. I jeszcze ostatnia sytuacja. No, na B. No, może być. Dwa razy B i myślę, że i tak statystyki pójdą nam w górę. Więc w miarę luz. No, skoczność, siła strzału, wszystko ładnie. Można śmiało powiedzieć, że idzie nam coraz lepiej pod względem treningów, bo meczów na razie szkoda się wypowiadać. No ale wtedy zagramy ostatni mecz. Lecimy na Szczecin, jak to mówią. Uuu, derby Manchesteru, ostatni mecz w tym odcinku to będą derby Manchesteru. No zobaczymy, nie będziemy grać w wyjściowym składzie, to jest pewne. Ale Walker, no kurczę, co wy cały czas tego Walkera wystawiacie? On też tam gówno chyba co gra. Ale dobra, jeden dzieciak na murawie wystarczy. Może pogrzać ławę, jeśli jest Walker. No ja ci dam, gościu. Jakiś Isaac Kalu, ja już go znajduję na... To inny świat, no graj swoje... Mom, Ami, korzystaj z szans, to coś pewnie w innym języku. Niech ma. Zagra w tym tygodniu, jest lepszy. Najlepszy, dzięki. O! Ten jest typek dobry, bo powiedział, że jestem najlepszy i to jest prawda. To jest prawda. Trzeba im mu ufać. A wchodzimy, wielkie emocje. Manchester United kontra Manchester City. 7-0. Wypracować jedną okazję i powrót. Wygraj mecz, czyli albo przegrywamy, albo remisujemy. I wchodzę za Navasa, więc znowu będę na skrzydle grać. No kurde. Na którym skrzydle? Lewe skrzydło, dobra. 2-0 w dupę. Dobre podanie do mnie, ale no Valencia jest dosyć szybki. Ale my odbieramy piłkę, no ale jednak nie odbieramy. Powalczmy trochę, no nic z tego nie wyjdzie. Walker, podaj. Dobra, wchodzimy w pole karne. No to było, no przecież, no szanuj piłkę, jaką szanuj piłkę, jak on mnie podkosił. Przecież on powinien dostać za to czerwoną kartkę. Jaką żółtą, panie sędzio. Przecież on mi złamał prawie nogę. No ja pierniczę, dobra, mam pomysł. Chodź, czekaj, no co się dzieje? A, zmiany są, dobra. Spróbuj do mnie zagrać, spróbuj. No nie, no przecież on to łapie w ręce, no to jest skandal, a ja tu popróbuję, ty show, powinien ci się odwdzięczyć. Na spalonym jesteś, Di Maria, ty, na spalonym. Dobry odbiór z mojej strony. Dobra, weź mi tu zagraj. Podanie do Di Marii. I no i De Bruyne, co ty robisz? Taką akcję zagraliśmy. No by było już. No by było już 2-1, no. Mniej w dupę. Dobra. Alex Hunter, Alex Hunter, pokaż wszystkim co potrafisz. Alex Hunter! Alex Hunter, no co tak długo on się do tego strzału? No przecież. No przecież ja już tak dawno temu wcisnąłem ten strzał. No a on nie wiem, no przymulony jakiś jest. No patrzcie. Nie. Bycie na pyskidę to więcej niż zdobywanie bramek, no. Dobrze widać coś tam. Kurde, no do dupy idzie, do dupy. No mam nadzieję, że filmik wam się podobał, chociaż idzie do dupy. Wtedy, no... Jeśli nie będzie cutscenki, to no chyba nie będzie. No po prostu nic. Dobra. O, mogę sobie jeszcze atrybuty zwiększyć.
Co ja bym mógł sobie zwiększyć? Jakie cechy? Może jakieś podania? No. No zdenerwować się można, bo to totalnie, kurczę, nic nie idzie, no. Mam nadzieję, że ogólnie filmik wam się podobał, wtedy lajkujcie, subskrybujcie, no i zapraszam do Facebooka, link w opisie. Także siema.